Spokój umierającego sprawiedliwego. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, a oni trwają w pokoju. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Jeśli Bóg trzyma mocno w swym ręku dusze sprawiedliwych, to któż mógłby je stamtąd wyrwać? To prawda, że piekło nie przestaje kusić nawet świętych i grozić im przy ich śmierci, ale Bóg ich nie opuszcza, lecz niesie swoim wiernym sługom tym większą pomoc, im bardziej rośnie dla nich zagrożenie. Tam większa pomoc, gdzie większe niebezpieczeństwo, gdyż Bóg jest obrońcą w trudnościach, mówi święty Ambroży. Kiedy sługa Elizeusza przestraszył się, zobaczywszy, że miasto, w którym przebywali, zostało otoczone przez nieprzyjaciół, Elizeusz dodał mu otuchy, mówiąc: nie lękaj się, bo liczniejsi są ci, co są z nami, aniżeli ci, co są z nimi. Po czym pokazał mu wojsko aniołów przysłanych przez Boga dla ich obrony. Niewątpliwie przyjdzie diabeł, by kusić, ale przyjdzie też i anioł stróż, by wspomóc umierającego. Przybędą i inni święci obrońcy, święty Michał Archanioł, któremu Bóg zlecił jako szczególne zadanie strzeżenie jego wiernych sług w ich ostatniej walce z piekłem. Przybędzie Matka Boska, by odpędzić wrogów i przygarnąć swojego czciciela pod swój płaszcz. A przede wszystkim przybędzie Jezus Chrystus, broniąc przed pokusami swojej owieczki, niewinnej lub pokutującej, dla której zbawienia oddał własne życie. Doda jej ufności i mocy koniecznych do tej walki, także ona, uskrzydlona, zawoła: Pan się stał pomocnikiem moim. Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać? Bardziej Bogu zależy na naszym zbawieniu, mówi Orygenes, niż szatanowi na naszej zgubie, gdyż Bóg bardziej nas kocha, niż szatan nienawidzi. Usilniej on się stara przywieść nas do zbawienia, niż diabeł do potępienia. Apostoł narodów mówi: wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. Może powiesz: wielu świętych umierało w wielkim lęku o swoje zbawienie. Odpowiem: w rzeczywistości rzadko czytamy o tych, którzy prowadzili dobre życie, a umierali w owym lęku. Pan dopuszcza to na niektórych, aby w godzinie śmierci oczyścić ich z pewnych niedoskonałości. Sprawiedliwi, mając niekiedy ciężką śmierć, są oczyszczani już na tym świecie. Poza tym jednak o prawie wszystkich sługach Bożych czyta się, że umierali z uśmiechem na ustach. Owszem, wszyscy umierający boją się boskiego sądu, ale podczas gdy grzeszników ten strach doprowadza do rozpaczy, świętych pobudza on do ufności. Jak opowiada święty Antonin, święty Bernard, złożony ciężką chorobą, przeżywał pokusy zwątpienia. Ale wspominając na zasługi Jezusa Chrystusa, pozbywał się trwogi i mówił: Twoje rany są moją zasługą.
Bał się też śmierci święty Hilarion, ale przezwyciężywszy ten lęk zawołał: Wychodź, moja duszo, czego się lękasz? Służyłaś Chrystusowi prawie 70 lat, a boisz się śmierci? Chciał przez to powiedzieć: Moja duszo, czemu się trwożysz, skoro służyłaś Bogu, który jest wierny i nie opuści tego, kto w życiu także był mu wierny? Ojciec Józef Scamacca, jezuita, zapytany, czy umiera z ufnością, odpowiedział: Jakżeby nie, albo to służyłem Mahometowi, bym miał teraz wątpić w dobroć mojego Boga? Dlaczego miałby on nie chcieć mnie zbawić? Gdyby zaś przy śmierci dręczyła nas myśl, że kiedyś obrażaliśmy Boga, to wiedzmy o zapewnieniu Pana, że zapomni o grzechach pokutującego. Jeśli bezbożny będzie pokutował, wszystkich nieprawości jego pamiętać nie będę. Ale ktoś powie: A skąd możemy być pewni, że Bóg nam przebaczył? To pytanie stawia też święty Bazylii Wielki. Jak może być ktoś niezłomnie przekonany, że Bóg odpuścił mu grzechy? I odpowiada: Może, jeśli sobie powie: Nienawidzę nieprawości i nią się brzydzę. Kto nienawidzi grzechu, może być pewny, że Bóg mu go już przebaczył. Ludzkie serce nie może żyć bez miłości, ale ukocha stworzenia albo Boga. Jeśli więc nie kocha stworzeń, to kocha Boga. A kto kocha Boga? Ten, kto zachowuje Jego przykazania. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zatem umiera w wierności przykazaniom, umiera w miłości Boga. A kto kocha Boga, ten się nie boi, bo miłość usuwa lęk. Ach mój Jezu, kiedy nadejdzie ten dzień, w którym będę mógł powiedzieć: Mój Boże, już Cię nie mogę utracić. Kiedy Cię zobaczę twarzą w twarz i będę mógł być już pewny kochania Ciebie ze wszystkich sił przez całą wieczność? Ach, moje najwyższe dobro, moja jedyna miłości, czy dopóki żyję, będę zawsze w niebezpieczeństwie znieważania Cię i utraty Twojej wspaniałej łaski? Był kiedyś nieszczęsny czas, w którym Cię nie kochałem i gardziłem Twoją miłością. Teraz żałuję tego całą duszą i mam nadzieję, że mi przebaczyłeś. Kocham Cię z całego serca i pragnę zrobić wszystko, co mogę, dla kochania Cię i sprawiania Ci radości. Ale wciąż jeszcze jestem zagrożony możliwością odmówienia Ci mojej miłości i ponownego odwrócenia się od Ciebie. Ach mój Jezu, moje życie, mój skarbie, nie dopuść do tego. Gdyby miało mi się przydarzyć to największe nieszczęście, to raczej wcześniej ześlij na mnie najcięższą śmierć, jaką zechcesz. Przyjmę ją z radością i już z góry proszę Cię o nią. Przedwieczny Ojcze, przez miłość Jezusa Chrystusa uchroń mnie od tak wielkiego upadku. Każ mnie, jak Ci się podoba, zasługuję na to i to przyjmuję, ale zachowaj mnie od kary utraty Twojej łaski i miłości.
mój Jezu, polecaj mnie swojemu Ojcu. Maryjo, moja Matko, wstawiaj się za mną do swojego Syna. Wyjednaj mi wytrwanie w Jego przyjaźni i łaskę ukochania Go, a potem niech już ze mną robi, co zechce. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, a oni trwają w pokoju. Oczom głupich wydaje się, że słudzy Boży umierają w udręce i wbrew swej woli, tak jak ludzie światowi. Ale Bóg potrafi pocieszać swe dzieci w chwili ich śmierci i nawet pośród jej cierpień daje im odczuć pewnego rodzaju wielką słodycz, coś jak przedsmak nieba, którym wkrótce je obdarzy. Tak jak umierający w grzechu, już na łożu śmierci doświadczają jakiegoś przedsmaku piekła, udręki, strachu, rozpaczy, tak też przeciwnie święci, okazując podczas śmierci Bogu swoją miłość częściej niż dotychczas, z pragnieniem i nadzieją, że wkrótce będą się Nim cieszyć, już teraz zaczynają odczuwać ten pokój, którym w pełni będą się rozkoszować w niebie. Śmierć jest dla świętych nie karą, ale nagrodą. Gdy da umiłowanym swym sen, oto dziedzictwo Pańskie. Śmierci tego, kto kocha Boga, nie nazywamy śmiercią, lecz snem. Także całkiem słusznie może on powiedzieć: w pokoju będę sobie spał i odpoczywał. Ojciec Franciszek Suarez umierał w takim pokoju, że mógł sobie pozwolić na powiedzenie: nie przypuszczałem, że umieranie może być tak słodkie. Kardynał Cesare Baronius, upomniany przez lekarza, żeby nie myślał tyle o śmierci, odpowiedział: a to dlaczego? Czyżbym się jej bał? Nie, nie boję się jej, ale ją kocham. Kardynał Rufenze, gdy szedł umrzeć za wiarę, włożył na siebie najpiękniejsze ubranie, jakie miał, mówiąc, że idzie na wesele. A kiedy już był blisko szafotu, odrzucił swoją laskę i powiedział: dalejże, idźcie żwawo, moje nogi, jesteśmy już blisko nieba. Następnie zaintonował hymn Tedeum, dziękując Bogu, że mu pozwolił umrzeć śmiercią męczeńską za wiarę, po czym z radością położył głowę pod topór. Święty Franciszek z Asyżu, gdy umierał, śpiewał i innych też do śpiewu zachęcał. Na to brat Eliasz stwierdził: ojcze, przy śmierci trzeba płakać, a nie śpiewać. Święty odpowiedział: ale ja nie mogę nie śpiewać, wiedząc, że już wkrótce będę się cieszyć Bogiem. Pewna karmelitanka, którą śmierć zabrała w młodym wieku, powiedziała otaczającym ją i płaczącym siostrom: na Boga, dlaczego płaczecie? Idę przecież na spotkanie z moim Jezusem Chrystusem. Jeśli mnie kochacie, to cieszcie się ze mną. Ojciec Jakub Granado pisze o jakimś myśliwym, który spotkał w lesie trędowatego pustelnika. Umierał on i przy tym śpiewał. Myśliwy zapytał go: jakże możesz śpiewać, skoro umierasz? Ten odpowiedział: bracie,
Między mną a Bogiem nie ma przeszkody innej niż bariera mojego ciała. A teraz oto widzę, że rozlatuje się ona w kawałki. Rozpada się moje więzienie, a ja idę oglądać Boga. Dlatego się cieszę i śpiewam. Wieziony na męczeństwo, biskup święty Ignacy Antiocheński napisał do swoich wiernych, że jeśli dzikie zwierzęta nie okażą chęci odebrania mu życia, on sam podrażni je, aby się na niego rzuciły. Zmuszę je, żeby mnie zabiły. Święta Katarzyna Genueńska nie potrafiła znieść tego, że ktoś uważa śmierć za nieszczęście. Mówiła wtedy: o ukochana śmierci, jakże cię ludzie nienawidzą. Dlaczego więc nie przychodzisz do mnie, która cię przyzywam dniem i nocą? Święta Teresa pragnęła śmierci tak bardzo, że za swoją śmierć uważała to, że nie umiera. To właśnie uczucie skłoniło ją do napisania owego słynnego wiersza: tym umieram, że umrzeć nie mogę. Taka jest śmierć dla świętych. Ach, moje najwyższe dobro, mój Boże! O ile w przeszłości Cię nie kochałem, o tyle teraz cały zwracam się ku Tobie. Odrywam się od wszelkich stworzeń i wybieram za przedmiot miłości tylko Ciebie, mój najukochańszy Panie. Powiedz, czego ode mnie chcesz. Ja też chcę tego i to zrobię. Dość już mam tego, czym Cię obrażałem. Chcę poświęcić tę resztę życia, jaka mi jeszcze pozostała, w całości na to, aby Cię zadowolić. Obdarz mnie siłą, abym poprzez moją miłość wynagrodził Ci niewdzięczność, jaką dotychczas Ci okazywałem. Od tylu lat zasługiwałem, by płonąć w ogniu piekielnym. Ty zaś tak usilnie się starałeś przyciągnąć mnie do siebie. Spraw, bym teraz płonął ogniem świętej miłości ku Tobie. Kocham Cię, nieskończone dobro. Ty pragniesz, bym kochał tylko Ciebie i słusznie, ponieważ Ty mnie ukochałeś bardziej niż ktokolwiek inny. Dlatego bardziej niż ktokolwiek inny zasługujesz na moją miłość. Zatem chcę kochać tylko Ciebie. Chcę zrobić wszystko, co możliwe, dla przypodobania się Tobie. Uczyń ze mną, co Ci się podoba. Mnie wystarczy tylko tyle, bym Cię kochał i byś Ty mnie kochał. Maryjo, moja Matko, pomóż mi, módl się za mną do Jezusa. Jakże więc mógłby się bać śmierci ten, kto się spodziewa, że dzięki niej zostanie w niebie ukoronowany na króla? Święty Cyprian mówił swoim wiernym, narażonym na męczeńską śmierć: nie bójmy się wydać na zabicie, skoro wiemy, że jako zabici zostaniemy ukoronowani. Jakże może się bać śmierci ten, kto wie, że jeśli umrze w łasce, jego ciało stanie się nieśmiertelne? Trzeba, ażeby to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność. Kto kocha Boga i pragnie Go zobaczyć, uważa życie za mękę, a śmierć za radość. Żyje on w cierpieniu, umiera w radości, mówi święty Augustyn.
a święty Tomasz z Walinowy głosi, że jeśli śmierć zastanie człowieka we śnie duchowym, przychodzi doń jak rabuś, ograbia go, zabija i wrzuca w otchłań piekielną. Natomiast jeśli go zastanie czuwającym, przychodzi doń jako wysłanniczka Boga, pozdrawia go i mówi: Pan oczekuje cię na godach weselnych. Chodź, zaprowadzę cię do królestwa szczęścia, którego pragniesz. O, z jakąż radością czeka na śmierć ten, kto znajduje się w stanie Bożej łaski. Mając nadzieję na oglądanie wkrótce Jezusa Chrystusa i na usłyszenie odeń: Dobrze, sługo dobry i wierny. Skoro byłeś wierny w rzeczach małych, postawię cię ponad wielkimi. Wejdź do radości swego Pana. O, jak wielką przyczyną pociechy staną się wtedy pokuty, modlitwy, dystans do ziemskich dóbr i to wszystko, co się czyniło dla Boga. Szczęśliwy, sprawiedliwy, bo pozyska dobro, zażywać będzie owocu swych czynów. Kto ukochał Boga, będzie wtedy spożywał owoce wszystkich swoich świętych uczynków. Dlatego jezuita ojciec Hipolit Durazo, kiedy jego przyjaciel, też zakonnik, umierał z wyraźnymi oznakami zbawienia, nie płakał, ale cieszył się bardzo. O, zaiste, jakimż absurdem byłoby, jak mówi święty Jan Chryzostom, wierzyć w wieczny raj, a boleć nad tym, kto stąd tam się udaje. A zwłaszcza jakąż pociechą będzie wtedy wspomnienie oznak czci oddawanej Matce Boskiej, tych różańców, modlitw przed jej obrazem, sobotnich postów, przynależności do stowarzyszeń maryjnych. W litanii loretańskiej mówimy do Maryi: Panno wierna. O, zaiste, jakże wierna jest ona w pocieszaniu swoich wiernych sług podczas ich śmierci. Pewien czciciel Najświętszej Maryi Panny, umierając, powiedział ojcu Binettiemu: Ojcze, nie uwierzysz, jaką pociechę przynosi w śmierci myśl, że było się sługą Maryi. Gdybyś wiedział, jak szczęśliwy się czuję, że służyłem tej mojej matce. Nie potrafię aż tego wyrazić. I dalej, jakaż radość stanie się udziałem tego, kto kochał Jezusa Chrystusa. Często go nawiedzał w Najświętszym Sakramencie i często przyjmował w Komunii Świętej, gdy zobaczy, jak ten jego Pan w postaci wiatyku wchodzi do jego pokoju, aby mu towarzyszyć w przejściu do drugiego życia. O, szczęśliwy, kto będzie mógł wówczas doń zawołać, jak święty Filip Neri: Oto ma miłość, oto miłość moja, dajcie mi moją miłość. Ale ktoś może powiedzieć: Któż wie, co mnie spotka? Kto wie, może czeka mnie zła śmierć? Tego, kto tak mówi, pytam: A co jest przyczyną złej śmierci? Tylko grzech. A zatem tylko grzechu powinniśmy się bać, nie samej śmierci. Święty Ambroży mówi: Jest oczywiste, że ciężar umierania pochodzi nie od samej śmierci, ale od zaciągniętych wcześniej win.
zatem bać się trzeba nie śmierci, lecz złego życia. Jeśli więc chcesz nie lękać się śmierci, to żyj dobrze. Temu, kto się Pana boi, dobrze będzie na końcu, a w dniu swej śmierci będzie błogosławiony. Ojciec Klaudiusz Colombier utrzymywał, że jest moralnie niemożliwe, by umarł złą śmiercią ten, kto za życia był wierny Bogu. Wcześniej to samo powiedział święty Augustyn. Nie może umrzeć źle ten, kto żył dobrze. Kto przygotowywał się do śmierci, żadnej śmierci się nie boi, nawet nagłej. Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. A ponieważ nie możemy dojść do oglądania Boga inaczej niż tylko poprzez śmierć, święty Jan Chryzostom poucza nas. Ofiarujmy Bogu to, co i tak Mu oddać musimy. Wiedzmy, że kto ofiarowuje Bogu swoją śmierć, czyni wobec Niego akt miłości najdoskonalszy spośród wszystkich możliwych, ponieważ przyjmując dobrowolnie taką śmierć, jaką Bóg dlań zamierzył, w takim czasie i w taki sposób, jak On zechciał, staje się podobny do świętych męczenników, którzy też przyjmują z Bożej ręki śmierć, jakiej sobie nie wybrali. Kto kocha Boga, powinien sobie życzyć śmierci i wręcz wzdychać za nią, gdyż ona jednoczy nas z Bogiem już na zawsze i uwalnia nas od niebezpieczeństwa utracenia Go. Jest to znak małej miłości do Boga, nie pragnąć jak najszybszego oglądania Go i zapewnienia sobie niemożliwości zagubienia Go. Tak więc, póki żyjemy, kochajmy Go najgoręcej, jak potrafimy. Życie powinno nam służyć właśnie tylko ku temu, by ta nasza miłość wciąż rosła. Stopień miłości ku Niemu, w jakiej zastanie nas śmierć, będzie stopniem naszej miłości przez całą błogosławioną wieczność. Mój Jezu, zwiąż mnie ze sobą tak mocno, abym już nie mógł odłączyć się od Ciebie. Zanim umrę, uczyń mnie całego swoją własnością, tak bym Cię ujrzał przebłaganym, gdy Cię zobaczę po raz pierwszy, o mój Odkupicielu. Ty mnie szukałeś, gdy ja uciekałem od Ciebie. Teraz więc, gdy ja Cię szukam, nie opuszczaj mnie. Przebacz mi wszystkie liczne przykrości, jakie Ci wyrządziłem. Od dziś nie chcę myśleć o niczym innym, niż o służeniu Ci i kochaniu Cię. Aż zbyt wiele jestem Ci winien. Nie cofnąłeś się przed oddaniem swojej krwi i życia, by zdobyć moją miłość. Dlatego chciałbym wyniszczyć się całkowicie dla Ciebie, mój Jezu, tak jak Ty wyniszczyłeś się całkowicie dla mnie. O Boże mojej duszy, chcę Cię bardzo kochać w tym życiu, by też bardzo Cię kochać w przyszłym. Przedwieczny Ojcze, przyciągnij ku sobie całe me serce. Oderwij je od ziemskich uczuć, przemień je i rozpal swoją świętą miłością. Wysłuchaj mnie przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa. Obdarz mnie świętą wytrwałością i łaską, bym o nią zawsze prosił. Maryjo, moja Matko,
wspomóż mnie i wyjednaj mi także tę łaskę, bym Twego Syna zawsze o tę wytrwałość prosił.